Witam Was tutaj, cześć, to Avizjonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Avizjonosz poza prawem, nawet Rillo. Dziś jedziemy znowu obok Wisły. Zaczynamy! Dzisiaj wracamy do naszych starych, ulubionych kawałków, no, przynajmniej moich ulubionych kawałków. Miałem naprawdę długą listę, czego bym Wam tutaj nie puścił, ale no niestety nie puszczę Wam wszystkiego, no bo jak to się mówi, czasu mi nie starcza, a dzisiejszy odcinek jest krótki, ale szybki. I naprawdę, widzicie średnią prędkość? To jest 18,9 km na godzinę. Takich prędkości już dawno nie było na moim kanale. Tym bardziej, że to jest jedna z ostatnich, chyba to jest ostatnia albo przedostatnia seria w tym roku w ciągu dnia. Więc, no takie zakończenie. Swoją drogą to jest ostatni odcinek z serii właśnie obok Wisły. Tak, trzy odcinki, taki krótki trochę. Kolejna seria będzie już niestety w nocy. Niestety. Wracamy do nocy, no i będzie się działo. Ale dzisiaj będziemy jechać takimi prędkościami, jakimi to ja jeździłem już ładny czas temu, z pięknymi. No, i dzisiaj są Mikołajki. Ja może nie jestem Mikołajem i to są Mikołajki, ale taki jakiś tam prezencik chciałem Wam sprawić właśnie tutaj tę muzyczką popuszczaną. Taką bardziej szybszym też odcinkiem i jak możecie zauważyliście, szybkość jest inaczej zupełnie pokazywana. Tak, co jakiś czas jak rzeczywiście mam... Po pierwsze, są Mikołajki, to coś nowego miało być, tak, jakiś prezencik. To jest po pierwsze, a po drugie, jak jest coś się bardziej więcej dzieje, to teraz coraz częściej będę coś takiego Wam jeszcze pokazać, aby trochę to inaczej wyglądało. A tutaj będziecie sami wiedzieć, że tutaj widać coś, czego tutaj przed nami jeszcze nie widać. Czyli ja tego nie mówię, a to mi trochę pomaga jeszcze przy nagrywaniu i tam wy mniej więcej macie po prostu pokazaną prędkość. Oczywiście maksymalna to jest według średniej wyliczona i to jest poniżej średniej jedziemy, więc musicie się zastanowić. Później ogólnie stałą będę jechać 20 km na godzinę, więc całkiem nieźle. I tak pierwszy raz Avizjonosz wjeżdża na ptajkę. I tak jakby jeszcze ktoś nie wiedział, to jedziemy pod mostem Łazienkowskim. Tu jest tak naprawdę właśnie, jak widzicie, ładna ścieżka rowerowa, które można sobie naprawdę świetnie przejechać. Jeśli ja już gdzieś jeżdżę, przyjeżdżam przez most, albo przez północne, albo tędy, bo innych to nie ma takich fajnych. Bo tu jest ładna, piękna ścieżka, którą naprawdę można się przejechać i tak samo jest na moście północnym. Więc naprawdę całkiem fajnie. No i tu niestety kończymy Secret Agent Clanka już dzisiaj. Ale spokojnie, jeszcze wrócimy na pewno w tym roku. Oj, na pewno. No i zaczynamy nasze wyścigi. Z odpowiednią oczywiście muzyczką. Lecimy. Tutaj mamy przyspieszenie, ale to jest małe. Tutaj mamy podgórkę. Tu jest taki jeden minus, trzeba podjechać pod niego, pod górkę. Ale później Wam widzicie ten, to jest w dół, aby odbić się jeszcze wyżej. I widzicie jak to idzie do góry? Mocno. Naprawdę mocno. I to nie jest 20 km na godzinę, tylko więcej. Proszę bardzo. Przyspieszamy i rozpędzamy się i jedziemy zgodnie z mocniejszym. Tak, mamy 27 km, 29 km, 30, dobiliśmy do 30, czy przebijemy 30, 31 i 2, 35, 31 i 5, 33, 37, 33 i 7 chyba, to był max, 33,7 km na godzinę, to jest ładny wynik jak na ostatnie, co nie mówię, że 40 nie było kiedyś na moim kanale, ale mam już taki odcinek, on będzie na sam koniec, nie wiem czy nawet nie będzie jeden z ostatnich odcinków, a nie, to jeszcze nie, to będzie nawet niedługo. Gdzie się naprawdę miałem ciągłe 30 km na godzinę. Niestety jest to odcinku nocnym, bo niektórzy nie lubią nocnym, ale no, nieważne. Odbywa się to odcinku w nocnym, ale 30 km i to jeszcze ulicą, to jest to. Tu jest jeden minus, teraz zobaczycie, miałem mały wypadek, tu trzeba bardzo mocno skręcić tutaj w bok, a tu jeszcze miałem tego pana, który tak naprawdę mnie wpadł. Ale nie, jakoś inaczej pamiętamy ekran rower, bardzo bym przerażony. Nieważne. No i tutaj będziemy już jechać całkowicie cały czas prosto do pięknej z naszej stacji rowerowej. Nie dojeżdżamy do Wiatracznej, ale to i tak według mnie jest całkiem niezły wynik. Zresztą, zobaczcie, minęło raptem 4 minuty, a my już przechaliśmy 1/4 trasy. Ogólnie dzisiejszy odcinek też nie jest jakiś strasznie długi. Ja go trochę wydłużę, będzie krótkie podsumowanie naszych przejazdów się tutaj po Wiśle. No, dzisiaj niestety nie ma kolejnych jakichś żadnych Westworldów, bo nie pasowało mi trochę dzisiejszych wyścigów i prędkości, ale spokojnie w kolejnych odcinkach do tego jeszcze wrócimy. No, nie tylko w tych odcinkach. I dziś mam nadzieję skończę zdjęcia wstępne do przygody Avizjonosza. Więc może coś koło weekendu pojawi się już zwiastun.
trochę za szybko jadą te autobusy przede mną. No ale trudno. A samochód zjeżdżaj mi tu, ja tu jadę. Nie widzisz, tutaj jedzie, a wizjonarz jedzie, no. Ja nie mam prawa zmienić swoje średnie. Z tego, jak się bardziej przyspieszy ten film, to możecie zobaczyć, że moje średnia, to tutaj co widzicie, jest 20 teraz km cały czas, schodzi trochę w dół, powoli schodzi w dół. Ale no, mniejsza z tym. No, lecimy z kolejnym Mod Nation. Jeszcze będzie jeden dzisiaj utwór, no bo dzisiaj skupiliśmy, ale... Ostatnie takie krótsze odcinki, ale są też takie krótsze, są nawet lepsze, bo ja się aż tak nie męczę, mogę bardziej przyspieszyć. No i wszyscy tak robimy przecież, co nie? Yo! Lecimy! Wyprzedzamy! No, i tak, ogólnie mam też pomysł, tylko tak powiem jeszcze tak pomijając to wszystko, że może się pojawi przed świętami odcinek oczywiście polityczny. I pojawi się chyba tylko jeden polityczny przed świętami, bo ja mam jeszcze trochę filmów własnych, nie na YouTube'a do zrobienia. Więc takich większych przewiduję 3 filmy jeszcze, to i tak jest dużo, 3 tygodnie, 3 filmy. No bo jeszcze przygoda Wizenosza. Na pewno się pojawią jeszcze święta, bo święta 2.0. Nie wiem, kiedy będę je nagrywać. Święta, materiał polityczny i nowy odcinek z kanału, jest tylko zupełnie inny. I wam się na pewno podoba, będziecie się śmiać. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo tam takie rzeczy ja znalazłem, że... Raczej wam się spodoba ta seria, taka nowa seria, tylko ona też będzie pewnie dać na miesiąc. Albo dzień częściej, jeżeli będzie mieć naprawdę ładne odniesienie. Oczywiście tylko zwyczaj PS4. No ma, no i tak. Tu już wjeżdżamy w Grochów, to jest to jeziorko Grochów. No i tutaj też za jakieś ładne 10 lat ma być niedaleko stacja ABC. Wiatraczna mają całą doskopać, ma tam być stację metra i ogólnie... Właśnie, może o metrze będzie materiał polityczny, ale to jeszcze nie wiem dokładnie, to jeszcze... Ogólnie z Dominikiem ostatnio rozmawiałem dawno temu. Muszę do niego zadzwonić. Muszę się w ogóle dogadać. Tak już jeszcze teraz robię. Miałem jeszcze szkołę z tym, czy tam problem oczywiście, trzeba się na niej uczyć. Bo miałem to, że teraz się naprawdę dużo uczę, dużo teraz rzeczy robię, to i tak jeszcze i mam dużo czasu wolnego. I jak możecie zauważyć, odcinki cały czas się pojawiają prawie... Zazwyczaj jest jeden dzień i dziennie, a odcinki codziennie to jest naprawdę całkiem... Powiem tak, na mój metraż i to ile mam subskrypcji i to jak długo jest kanał, to jest naprawdę całkiem nieźle. Nie znam dużo youtuberów, którzy nagrywają codziennie odcinki. A raczej mało polskich. Ale no, jakoś się tam sobie lecę. Raczej odcinki na pewno za 2 lata będzie ich trochę mniej. No, i te osoby, które znają mój kanał i oglądały już trochę odcinków, doskonale wiedzą, co ten utwór znaczy. Dam wam chwilę na namyślenie, co ten utwór może znaczyć w tym momencie. Czas minął. Mam nadzieję, że wiecie, to znaczy, że odcinek się kończy. Ja ten utwór zawsze lubię puszczać na koniec, ponieważ on tu idealnie po prostu występuje. Jak my to ładnie, pięknie podsumowujemy. Tutaj jest nasza stacja. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie stać łapkę w górę. No i jeśli jeszcze nie subskrybujecie, możecie kliknąć subskrybuj ten dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych materiałów na moim kanale. No i jeśli nie oglądaliście całej serii, no i oczywiście polecam do obejrzenia całej serii A Wizjonarz Poza Prawem. No kiedyś to było jeszcze Warszawa Miasta, które znam na rowerze. No to serdecznie zapraszam. No w końcu takich rzeczy, ta seria ma już naprawdę dużo odcinków. Dzisiaj jest chyba 36 odcinek, więc całkiem dużo się dzieje. No, co tu dużo mówić. Zapraszam was do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Tymczasem was zostawiam z timelapsem podsumowującym. Cześć!
check it out now. Check it out now.